odbieram. Pierwszą kartę sesji Rady Dziedzictwa Wielkopolska. Na początku, zanim przejdę do procedowania naszego normalnego porządku, jaki mamy zaplanowany na dzień dzisiejszy, chciałbym bardzo serdecznie powitać panią Marię Davis i pana Normana Davisa, którzy na mocy uchwały Rady Dzielnicy z ubiegłego roku, pan profesor, został uhonorowany przez naszą Radę tytułem człowieka z pasją. I pragnę w imieniu Rady Dzielnicy Piątek Krobocza złożyć panu najserdeczniejsze gratulacje z okazji przyjęcia w poczet ludzi z pasją. Wszystkie osoby zaliczone do dziwnego grona wyróżniają się kreatywną działalnością zawodową w swojej dziedzinie, przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju i promocji kroboczy. Jestem głęboko przekonany, że pana dalsza działalność będzie obfitowała w przyszłości w kolejne sukcesy, co przełoży się na pozytywny wizerunek naszej dzielnicy. I niniejszym chciałbym panu wręczyć statuetkę, właśnie taką, która ma w sobie zawartą w szkle postać naszej prowoderskiej krowy duchackiej. Proszę. Ja może nie ten na początek powiedzieć parę słów, tak się zastanawiałem, żeby przybliżyć postać, ale już nie mam wniosku, że jednak znamy to nie tak. Także bardzo cieszę się, że pan profesor znalazł chwilę, żeby zaszczycić nas swoją obecnością. Przekazuję ten list i chciałbym jednocześnie poprosić pana profesora, żeby powiedział do nas parę słów, ponieważ wszyscy znamy pana profesora z tych wspaniałych książek, które przybliżyły nie tylko całemu światu, co jest bardzo istotne, jak na przykład książka Boże Igrzysko, ale też Powstanie 44, które uważam było takim przełomowym dziełem, które jakby otwarło wiedzę na temat powstania, co moim zdaniem jest bardzo ważną jednak sprawą, żeby to zostało dobrze poznane nie tylko w świecie, ale właśnie przez Polaków, bo to jest też taka część naszej historii, która do czasu tego dzieła nie była aż tak dobrze nam wszystkim znana. I oczywiście to nasze skromne, jak powiedzieć, wyróżnienie w porównaniu do tych wszystkich, którymi pan profesor został już udekorowany, że tutaj wspomnę o orderze Orła Białego na czele. Więc tutaj my tak małym naszym skromnym sumptem, ale chcieliśmy też jakby troszeczkę w tym pana splendorze się jakby zmieścić. Także bardzo proszę. Państwo, pierwszy raz w życiu słyszę, że jestem człowiekiem z pasją. Może i ostatni. To jest dobre hasło, żeby być sobą, trzeba być kimś. I są herby krowocza, krowa, ale z skórą widzę, więc jesteś. No i z krzyżem duchackim zakonu duchaków, podwójnym krzyżem na głowie. Zresztą tak mamy tutaj kilka więcej, tutaj jest na tej księdze też na tamte. I na wszystkich zresztą dokumentach również. W takim razie bardzo dziękuję, bardzo ładne. Nie oczekiwałem z takiego. Trochę jestem nieprzygotowany, bo mówiłem
dokładnie, co ma być. Panie profesorze, nie domyślałem właśnie o ludziach z pasją, ale bardzo fajnie. Ja, panie profesorze, mam takie pytanie, bo ostatnio słyszałem wywiad z panem profesorem na temat kwestii demokracji, a właściwie jej niedostatku, jaki obecnie mamy w Europie. I no my tutaj jesteśmy takim bardzo małym, właściwie najniższym stopniem tej demokracji, takiej dzielnicowej, ale chciałbym, żeby pan profesor może w kilku zdaniach pan powiedział, bo wszystkich nas to dotyczy, jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Jakby pan profesor mógł w kilku zdaniach nam powiedzieć, co pan profesor właśnie rozumie przez to, że Europa cierpi na niedostatek demokracji. Jak to powinniśmy rozumieć? Czy to jest rzeczywisty problem i jak to może się w przyszłości skończyć w związku z tym, że, no, że skoro taka teza została postawiona, to znaczy, że chyba coś jest na rzecz. Dziękuję. Chyba pytanie na końcu i demokracja trwa trochę długo. Chciałem powiedzieć, że jestem nieprzygotowany, nie mieszkamy na Kłodzie, ale nie mamy dużo do czynienia z życiem dzielnicy. Bardzo lubię iść do miasta ulicą Kowalewską albo Kobzowską, który kiedyś zaprowadził do pałacu, który nigdy nie widziałem. Chyba jeszcze stoi niedaleko, ale tyle wiem. Ale jeśli ktoś myśli, że ja dużo wiem o historii Kołodzia, to się mili. To nie jest do końca moja dzielnica historii. Ale już to widzę, ja o tym wiedziałem, że Kołodzie ma 100 lat, że 100 lat temu dzielnica została połączona do miasta Krakowa, ale muszę powiedzieć, nie wiem, czy to jest ta mała Kołodzie, czy to dawniej większa. Ta mała, tak. Aha. W każdym razie to jest dobry temat do dodania do mojej książki o Galicji, który kiedyś skończę. Napisałem taki duży esej o historii Galicji, ostatniej książki, ale zamierzam rozszerzyć trochę. Jedyna jakby kampania polityczna, kulturalna związana z tą dzielnicą, gdzie brałem udział, to była kampania o Wojtku Niedźwiedzi. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą. Park Jordana jest częścią dzielnicy Kołodzie chyba. I tam ma powstać ten pomnik Wojtka Niedźwiedź. Historia, która jest bardzo dobrze znana w Wielkiej Brytanii, ale bardzo mało znana w Polsce, dlatego armia Andersa nigdy nie wróciła do kraju i dopiero niedawno można było o tym wszystkim mówić, ale to bardzo fajna rzecz, że akurat ten pomnik powstanie, popierany na pierwszym miejscu, muszę powiedzieć, przez przyjaciela Anglika, który słyszał o Wojtku jako dziecko w Anglii i teraz mieszka w Krakowie i chciał właśnie jego walka, żeby ten pomnik powstał. Nie wiem, czy wypada powiedzieć parę słów o dzielnicy w Oxfordzie, gdzie mieszkamy, bo my dzielimy swoje życie między Krakowem a Oxfordem. W
tym roku spędzimy prawie cały rok na Krakowie. Następnym bardziej będę w Oksfordzie. Wszystko zależy od okoliczności. My mieszkamy w dzielnicy Summertime, czyli miasteczko letnie. Kiedyś to tam było chyba jak tutaj w Krakowie. Działki, rezydencje letnie dla mieszkańców miasta Oksfordu. Teraz jest dzielnica raczej mieszkaniem przez profesorów i studentów, w tym, że gdzieś teraz, 100 lat temu profesorowie zbudowali sobie wielkie domy, teraz profesorowie nie mają pieniędzy, żeby mieszkać w tych domach. Studenci mieszkają w domach profesorskich, podzielonych na apartamenty i profesorowie mieszkają w domkach zbudowanych dla robotników. Jest oczywiście Rada Gmina w Somotanie, jest i są problemy. Nasza ulica była dziurawa przez 10 lat. Nie mogliśmy o tym robić, bo to był chyba więcej, 15 lat. Jak przyszła telewizja kablowa i wykopują całe ulice i wtedy zostawiają. I dopiero chyba rok temu trochę poprawili. Też jest duży problem z śmieciami. Chyba nikt na świecie nie potrafi wymyślić system, gdzie wszyscy są zadowoleni. Są różne próby, selekcje. Ja jestem trochę tępie w tym wszystkim. Żona musi tłumaczyć, że nie włożyć do niebieskiego zielona, to pani odwrotnie. Więc świat jest mały i wszystko jest podobne. Nasza dzielnica Oksfordzie jest tak jak Krowocza, ludzka, czyli mieszkały dużo jest domów, ale równocześnie jest dużo zieleni. I to jest ciągły problem, jak ochronić te przestrzeni zielone dla życia ludzkiego. Myśmy mieli problem, że naprzeciwko, po drugiej stronie drogi, jakieś parę metrów od nas, od XIX wieku funkcjonowała fabryka, jak to jest po polsku, taka... Części samochodowe. Tak, ale taka huta mała. Komponent. Tak. I z kominku tego, to małe, nie widać nawet z drogi, tam były drzewa, ale taki smród niesamowity. Chemiczny. Tak, oni skończyli części samochodowe i cała dzielnica walczyła z tym fabryką przez chyba 10 lat, nie bardzo skutecznie, ale oni odeszli, ale na jego miejsce deweloperzy budowali kilkaset domów i wszystkie samochody z tej nowej sekcji musieli wyjechać właśnie na jedną naszą ulicą. I to są problemy wszędzie, żeby chronić nasze domy, nasze życie od tak zwanego postępu. Postęp nie jest lepszy postęp. No teraz demonstracja, to gadam ogólnie.
Co mogę powiedzieć o demokracji? Moja uwaga, wiele razy powtarzona, że demokracja zależy od kultury. Ważniejsza niż struktury demokratyczne jest kultura demokratów. Na przykład można prowadzić demokrację do wyspy kanibalów. Nie ma problemu. Głosują, rządzą, tylko że wygrywający jedzą opozycję. I wtedy jest spokój. Kultura decyduje, co się robi z wyników wyborów czy tak dalej. I o tym często mało myślimy. Czasem, i to jest trochę po amerykańsku, wiarę, że załatwić struktury demokratyczne i wszystko będzie dobrze. Widzimy teraz w domu dzisiaj w Egipcie, co się robi. Były wybory, był wili i rok później już są rozruchy, dlatego że kultura tego kraju jest podzielona, ludzie nie zgadzają się, jak to ma być. Chyba pana pytanie dotyczyło demokracji europejskiej, więc to jest inny poziom. Ja nie zgadzam się, że dzielnica jest najniższy poziom. Jest rodzina. Ale tam nie ma demokracji. Właśnie zależy od kultury rodziny. Są rodziny autorytarne, dyktatorskie, są też rodziny demokratyczne. To jest dobry przykład, o czym mówię. Ale z tego ja mało wiem o problemach demokracji lokalnej. Ale mieszkając, to jest dobry znak, bo mieszkając na miejscu nie słyszymy, że są rozruchy na ulicy, czyli chyba problem jest odwrotny, że ludzie za mało się interesują i nie za dużo. Jeśli chodzi o Europę, demokracja jest podstawą tej Unii, której rozwija. Tylko jest główna struktura Unii nie jest zależna od decyzji demokratycznych. Rządzi Unia, Rada Europejska, czy dawniej Rada Ministrów, gdzie każdy kraj ma równy głos i w pewnym sensie to jest demokratyczne, tylko że ta rada decydująca jest nie głosuje na wszystko. To jest taki targ, jak się mówi, horse trading, czyli targ koni. Każdy sprzedaje co chce. Natomiast istnieje Parlament Europejski, ale Parlament Europejski nie decyduje o wszystkim. To samo istnieje Komisja Europejska, czyli administracja Unii. Ale komisja jest zależna od tej rady, nie od decyzji parlamentu. W pewnym
To nie jest dokładnie tak, ale myślę, że ogólnie te struktury nie pasują do potrzeb wspólnoty, który teraz ma 28 krajów. To jest ogromny, to jest największy klub na świecie. To jest ponad 500 milionów ludzi. I nie doszliśmy do momentu, kiedy mamy demokrację odpowiednią do tego ogromnego klubu. I wydaje mi się, że każdy z nas, który popiera ruch europejski, musi wymagać dalsze reformy, dalsze zmiany, dalsze demokratyzacje, żeby ta Unia przeżyła. Są szanse, że wszystko rozpadnie. Ostatnia moja książka się nazywa Zaginione Królestwa. Ona mówi o krajach, państwach, królestwach, które kiedyś istniały, funkcjonowały na mapie Europy i już nie ma. Poszło Sinonda. Jeden z nich jest Galicja, tu było Królestwo Galicja. Cesarz austriacki był królem Galicji do Donerii. Królestwo potrwało mniej więcej 150 lat, trochę mniej i poszło. I już nie ma. I prasa ciągle przychodzi do mnie i pyta, czy Unia Europejska jest królestwem, który ma zaginąć z mapy. I to jest możliwe. Nie mówię, że to jest prawdopodobne, bo to są bardzo mocne interesy i wola, żeby to wszystko się trzymało, ale bez naszego udziału to nie jest pewne. I teraz przyszedł mi do głowy piękny cytat, ale kto to powiedział, że cena demokracji jest eternal vigilance. Permanentna czujność. Cena demokracji, permanentna czujność. To nie jest oczywiste, że wszystko pójdzie pięknie w przyszłości. My musimy czuwać, walczyć o tym. Jak tylko wyjdę z tego pokoju, będę pamiętać, kto to powiedział, to nie był Churchill, chyba jakiś prezydent amerykański, ale chyba Abraham Lincoln, ale mniej się z tym. W każdym razie demokracja wymaga tą czujność bez przerwy i bez... To jest właśnie tak, jak walka z deweloperami, nie? Tak, oni są, no tak. Zawsze są. I jeśli nic nie robimy, wtedy do tej dziury wejdą jakby siły niepożądane. No tyle, ja za dużo mówię, jak zwykle. Jeśli są pytania, proszę bardzo, ale nie przyszedłem z podręcznikiem do demokracji. Tak. Jeśli można, panie profesorze. Takie prywatne pytanie, jeśli można. Sądzę, że pańska małżonka jest z pochodzenia Polką. Ponieważ słyszę, że mówi bardzo poprawnie po polsku. No czyli tak. Tak, dziękuję. 48 lat związana z Krowodzem. Jeśli akademik na Wojka jest na Krowodzie. Jest. To mi tłumaczy też w pewnym sensie zainteresowania pana profesora naszym krajem.
ale myśmy się poznali we Francji, ale to jest inna historia. Znaczy, no, bardzo dziękuję panie profesorze i no, myślę, że tutaj ta kwestia cały czas dbania o to, żeby podobnie jak trzeba dbać o to, żeby deweloperzy nie weszli nam na głowy, dosłownie i przenośni. Tak samo też będziemy, myślę, tutaj dbali o wysoki poziom przede wszystkim kultury, która następnie się przeniesie na odpowiednie korzystanie z tej demokracji, jaką nam tutaj nadano w naszej dzielnicy. Jest nas tutaj 21 radnych jesteśmy wybierani według ordynacji większościowej. Taka, która myślę powinna być w przyszłości również i w parlamencie stosowana. Jestem tego zwolennikiem. Zresztą to jest znane z Wielkiej Brytanii, prawda? I tam się dobrze sprawdza. Myślę, że i u nas kiedyś takie coś nastąpi. Także bardzo serdecznie dziękuję za zaszczycenie nas swoją obecnością i oczywiście tutaj przekazuję też to co zresztą już pokazywałem, nasze opracowanie, które troszeczkę przybliża proboszcze właśnie z czasów sprzed 100 lat, kiedy była przyłączana do Krakowa. Trzeba też wiedzieć, że krowoczanie bardzo cenili sobie tą swoją odrębność, którą mieli i bardzo mocno negocjowali warunki wejścia do tego dużego organizmu krakowskiego. Także nie było to takie po prostu przyjście jakby jak dziad po prośbie, tylko rzeczywiście... Jak Polska do Unii, tak? No i cieszę się, że pan profesor to powiedział, ale nie ja. Ale rzeczywiście to miałem. Także bardzo się cieszę, że pan profesor mógł w końcu znaleźć chwilę czasu, żeby zaszczycić nas swoją obecnością, bo taką uroczystą sesję, na której wręczaliśmy całej plejadzie naszych najważniejszych mieszkańców, mieliśmy w ubiegłym roku jesienią. To był też program artystyczny. Żałowaliśmy, że wszyscy nas nie mogli zaszczycić, ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jednak tutaj są obowiązki bardzo szerokie i ważne, które uniemożliwiły spotkanie właśnie wtedy. Mieliśmy to tak w plenerze, bardzo uroczyście w Parku Jordanu właśnie, tam gdzie Wojtek niebawem ma stanąć, także bardzo proszę. Jeżeli oczywiście zapraszamy, jeśli Państwo mają czas, to zapraszamy do uczestniczenia, bo dzisiaj będziemy ważne sprawy omawiać, między innymi rozdział budżetu na Nie wiem, także się wolno. Oczywiście wolno jest, gdy jesteście Państwo, mało tego, że wolno, to serdecznie zapraszamy. Także... Przyszłody my, bo jedna uwaga, który... I przepraszam, bo to jest język demokracji. I myślę, że to jest jedna sprawa, gdzie ta młoda demokracja polska może się trochę uczyć od starej demokracji brytyjskiej. Język. Nie wolno na przykład używać słowa w parlamencie, słowo kłamstwa. Nie wolno. Jak poseł używa słowa kłamstwo, od razu jest wysłany z Izby, bo takie słowo, czy prawda, czy nieprawda, nic nie służy, tylko to jest znak, brak szanowania. Nie? Najważniej jest, żeby posłowie szanowali się wzajemnie. I jest nawet bardzo długi spis słów, terminów, gdzie nie wolno użyć. I to oczywiście tonuje właśnie temperaturę dyskusji.
20 mam zaszczyt zostać trochę. Mam nadzieję, że nie, nie będę słyszał te słowa. Mam nadzieję. Myślę, że będzie to tym samym się o tym przekonać. Tym bardziej będziemy uważać. Proszę Państwa, na początku chciałbym wprowadzić do porządku Pierwszy to jest projekt uchwały Komisji Edukacji.